Okej, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy dzisiaj mapę Wejdź w historii, jest mapa Księżyc. Więc ogólnie jakby ktoś chciał zagrać, macie oczywiście w opisie link do pobrania sobie tej mapy. Twórcą jest znowu Gilala. Mapa jest całkiem ciekawa, mamy tutaj 4000 prowincji ponad, więc też jest całkiem spora. No i tutaj właśnie przerobiłem sobie jeden ze scenariuszy, który tutaj był, znaczy były dwa w sumie, więc tutaj przerobiłem sobie ten drugi. I właśnie dodałem tutaj 3 cywilizacje do tych, co były. Dodałem tutaj Wielką Brytanię, Brazylię i Polskę. No bo wiecie, Polkę na Księżycu to jest dosyć ważna rzecz. No więc coś tutaj sobie zagramy. Ogólnie będę tutaj właśnie miał tryb widza. I zobaczymy sobie, jak tutaj właśnie cały ten Księżyc sobie przejmie. No bo ogólnie możemy założyć, że taki scenariusz jest po prostu, że państwo postanowiło kolonizować sobie właśnie cały Księżyc. No i tutaj właśnie mamy taką symulację małą. No wiadomo, że ta symulacja po prostu nie ma sensu, ale no tak dla fanów raz sobie sprawdzimy. A no i polecam właśnie zostawić suba, łapkę w górę dla zachęty, no fajnie, przyda się. No i myślę, że właśnie zaczniemy sobie od Polski już jako obserwujemy. No więc zobaczmy, jak to wygląda. I na pierwszym miejscu jest właśnie Polska, co ciekawe. To jest dosyć ciekawe właśnie, myślałem, że nie będzie Polska na pierwszym miejscu. Ale jest, to w sumie całkiem spoko. Więc zobaczmy tutaj właśnie sobie, jak to będzie wyglądało na początku z rozwijaniem, bo to w sumie od tego zależy tutaj większość moim zdaniem. I zobaczymy tutaj właśnie, jakie państwo się rozwinie najszybciej i najwięcej teraz sobie zgarnie. No bo właśnie tak jak mówię, od tego może sporo zależeć. Tym tak sobie kliknął Enter i zobaczmy, że to tak w szybszym tempie zostanie zrobione. Też nie mogę za bardzo oddalić mapy, żeby wszystko tutaj objąć, ale tak mniej więcej postaram tutaj się właśnie jak najwięcej pokazywać. No jak widzimy tutaj powoli te państwa wszystkie sobie przejmują tereny, no ale trwa to trochę wolno, więc tutaj też trzeba trochę poczekać. Jak widzimy, że Polska się połączyła właśnie z Brazylią, tutaj Stany Zjednoczone z Rosją, to jeszcze Indie z Niemcami, w ogóle tutaj wszystkie państwa powoli się łączą, więc jest całkiem spoko. Ale tutaj dalej jest sporo terenów, które no jeszcze nikt sobie nie odebrał. Tutaj w ogóle coś się dzieje, czekajcie, Wielka Brytania sobie chyba przeszła... Nie, to są Chiny, okej, czy to są... Okej, czyli Chiny jakby dołem tędy i tędy sobie przechodzą? Okej, to jest ciekawe, czy można po prostu tak tego bieguna pójść na ten biegun? No w sumie to jest całkiem logiczne, ale na normalnej mapie tutaj Wejdżu tak nie ma, chyba że o czymś nie wiem, ale raczej nie ma. No i tutaj widzimy, okej, Wielka Brytania jest całkiem spora, Polska też jest duża. Tutaj Stany Zjednoczone z Niemcami trochę się mylą, więc tutaj bym sobie zmienił trochę kolor Niemców na przykład. Daję wam, że taki trochę bardziej czarny, jak to na Niemcy przystało. No i teraz w sumie jest trochę lepiej. Okej, zobaczmy, jak to właśnie się skończy. Niemcy sobie jeszcze zabierają troszeczkę terenów, ale to już jest trochę mało. Tutaj trochę też jeszcze mają, tutaj Wielka Brytania jest. A właśnie, jeszcze jest Unia Europejska w ogóle. To też ma taki sam kolor jak Wielka Brytania w ogóle, więc to też bym sobie trochę zmienił. Okej, teraz trochę lepiej. Tutaj widzimy w ogóle, że Wielka Brytania jest druga, a Polska jest cały czas pierwsza. Nawet ma całkiem sporą przewagę, co ciekawe. Te Stany Zjednoczone są najsłabsze. Ogólnie wiem, że tutaj chyba prowincje trochę są niektóre lepsze, niektóre słabsze. Tutaj widzimy na przykład, o, tutaj jakieś prowincje są po 700, po 800, to są jakieś po kilka tysięcy, więc tutaj właśnie te prowincje są trochę różne, jak widzimy. Ale dobra, jeszcze trochę zostało tutaj kolonizacji, więc zobaczmy, jak to do końca będzie wyglądało. No jak widzimy, tutaj jeszcze zostało kawałeczek, a Chiny tutaj sobie to wszystko przejmą. No i tak jak myślałem, wszystko tutaj przyjęły. No i jak widzimy, to już wszystko po prostu. No i teraz chcemy tylko czekać właśnie jakieś wojny, które zapewne się zaraz pojawią, więc tutaj wystarczy chwilę poczekać. I tak jak mówiłem, właśnie mamy tutaj wojnę, a bardziej to jest jakiś rozbiór Unii Europejskiej przez 3 różne państwa. No jak widzimy, to tutaj sporo się może wydarzyć, ale kto wygra? Na razie Unia Europejska tutaj sobie nie poradzi, chociaż kto wie, może jakoś tutaj się uda im właśnie jeszcze to wygrać, więc tutaj sobie zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. Tutaj Indie będą strzelić sobie od dołu, jak widzimy. Stany Zjednoczone i Niemcy są właśnie tutaj od boku, no jak widzimy, Unia Europejska póki co jeszcze się jakoś trzyma, ale tutaj Niemcy sobie powoli wchodzą, Indie, Stany Zjednoczone tak samo. Tutaj widzimy, że już powoli Unia Europejska przegrywa tą wojnę, no i raczej no nie ma zbytnio szans według mnie, no bo to jednak jest 3 na 1. A wiadomo, jak to się powinno skończyć i raczej też tak się skończy. Jak widzimy właśnie, tutaj chyba Niemcy najwięcej sobie zgarną terenów, chociaż tutaj w sumie Stany Zjednoczone sporo zgarnęły. Nie wiem, kto najwięcej zgarnął, ale i tak tego jest całkiem sporo. I tutaj jeszcze został jeden cypelek malutki. No tutaj chyba Indie sobie to wszystko przejmą. Tak, Indie to sobie weszły. W ogóle te Indie są takie dosyć duże. Indie są teraz 7. Okej, okay, no to 7 miejsce nie jest aż tak dobrze. Myślałem, że są trochę lepsze. No ale dobra, no niech będzie. W sumie trochę tak jakby 3 najsłabsze państwa prawie się rzuciły na to Unię Europejską. To mamy rebelię jeszcze w ogóle, okej. Okay. Ciekawe jest, jak to by tutaj z rebelii mógł wyjść. Ale jeszcze widzimy, jest jakaś inna wojna. Tutaj Polska sobie atakuje Niemcy. I Chiny atakują Rosję z tego, co widzimy. Tak, Polska, Niemcy, Rosja z Chinami. Jest to całkiem normalna wojna, jakbym powiedział, na Age'a. Bo jak się gra na normalnej mapie, to Polska kontra Niemcy i Rosja kontra Chiny też jest całkiem często. Jak widzimy, nawet tutaj tak się dzieje. Więc to rzeczywiście nie jest przypadek, to po prostu jest przeznaczenie dla tych dwóch państw.
Tutaj Polska raczej sobie poradzi, bo jest pierwsza jeszcze. No chyba ktoś ci pomoże Niemcom, co jest całkiem możliwe, ale trochę w to wątpię chyba. Tutaj Rosja też sobie jakoś próbuje, a tutaj Wielka Brytania, proszę bardzo, tak drugie miejsce w ogóle leci na Polskę, więc chyba tutaj Polska jednak nie wygra, tak jak myślałem. No tutaj naprawdę ten cios w plecy może sporo zmienić. No tutaj widzimy, że Polska odbudowała się właśnie na tym froncie, ale to jest za to Niemcy teraz sobie wchodzą w Polskę, co no nie jest zbytnio dobre. A tutaj Rosja z Chinami dalej walczy, no Chiny chyba mają przewagę, tak jak widzimy mają całkiem sporą przewagę. Polska tutaj no, trochę sobie radzi z Wielką Brytanią, ale z Niemcami właśnie przegrywa. No to jest trochę słaba sytuacja dla Polski. Okej, jak widzimy tutaj chwilę, tutaj Polska ma straszne minusy i to nie tylko właśnie po stronie Wielkiej Brytanii, ale też Niemczech, więc to jest trochę słabe. Też tutaj widzimy jakaś kolejna wojna tutaj się pojawiła. Japonii z Brazylią. Tutaj Brazylia jest trochę lepsza niby. Jest na drugim miejscu, więc powinna tutaj wygrać sobie z Japonią. No ale czy Japonia tutaj sobie poradzi? No trochę w to wątpię, jak mam być szczery. No a Polska tutaj sobie niby jakoś radzi, ale no, trochę im ciężko to idzie. No i trochę wątpię, że tutaj właśnie Polska sobie poradziła, no bo jednak z dwóch stron jest atakowana. Też Wielka Brytania, która jest druga. No Niemcy nie są jakieś mega potężne, ale też trochę tam mają. No więc to naprawdę jest dosyć ciężkie dla nich. A te Chiny z tą Rosją jakby, nie wiem, walczą, wygrywają, ale nie wiem, jakoś to się nie kończy w ogóle. Ogólnie wszystkie te wojny jakoś są długie. Okej, te Chiny chyba sobie wygrały, trochę zgarnęły. To jest jeszcze Polska. Z Niemcami podpisała pokój w ogóle, co jej da tutaj łatwą drogę do pokonania Wielkiej Brytanii. Tutaj Brazylia sobie z Japonią w ogóle trochę radzi, ale tak trochę nie radzi. To jest trochę dziwne. Ja bym tak zauważył, że ta Wielka, znaczy Brazylia w ogóle ma jakiś strasznie podobny kształt do tego, co jest normalnie w Ameryce Południowej. Nie wiem, czy też to widzicie. W sumie Polska też tak trochę jak taka, taki trochę kwadracik, wiecie o co chodzi. No to jest trochę podejrzane. Okej, w tej chwili Polska już podpisała pokój z Wielką Brytanią, a ma teraz wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, które w ogóle mają wojnę tutaj z Unią Europejską, z Chinami i z Polską. Więc tutaj Stany Zjednoczone są teraz rozbierane właśnie przez kilka państw. Tutaj Unia Europejska może robić jakiś mały comeback, ale trochę w to wątpię, szczerze mówiąc. Brazylia też tutaj właśnie podpisała sobie pokój z Japonią, więc tutaj też nic ciekawego się nie dzieje. Tutaj Polska w ogóle drugi raz próbuje właśnie z Wielką Brytanią, też ciekawe. Tutaj, no okej, Stany Zjednoczone są takie już rozbijane do końca, więc to raczej już nic się nie zmieni. Rzeczy jeszcze walczą, okej, to może jeszcze jakoś szanse mają, chociaż tak to wątpię. Tak samo tutaj Wielka Brytania chyba zostanie podbita przez Polskę. O, no cóż, skraszowało mi igerkę. Okej, no to zaczniemy tutaj sobie od zapisu ponownie. No czy ponownie, no w sumie to jesteśmy w trakcie tego wszystkiego. W sumie już jest 900 tura, jakby sporo się nie zmieniło, jak mam być szczery. Więc może tutaj po prostu puszczę Enter i poczekamy, aż coś tu się więcej wydarzy. Okej, Indie tutaj się w ogóle wbiły od tyłu w Polskę i teraz Polska jest praktycznie podbita już i raczej zostanie podbita. Więc no cóż, Polska po prostu przegrała. Za to tutaj widzimy, że Stany Zjednoczone sobie poradziły z Chinami. No i to też trochę dziwne. W ogóle teraz Indie jeszcze walczą z Chinami w ogóle, więc Indie tutaj jednak może przegrają i Polska jeszcze jakoś tutaj przetrwa to wszystko. Czyli ja mam taką nadzieję. Ogólnie to jest chyba jedyna wojna, nie, to jeszcze jest chyba Wielka Brytania, tak, Wielka Brytania, Niemcy. Ale dalej zbytnio to już dużo zmian nie ma. No jeśli ta Polska przegra, to to może sporo zmienić. Ale zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie w praniu. Okej, Polska jednak powstała z powrotem. No i ma drugie miejsce, więc tutaj chyba Brazylia jest pierwsza? Tak, Brazylia jest pierwsza, w ogóle atakuje Japonię znowu. No więc dzieje się tutaj całkiem sporo, no ale dalej nie ma jakiegoś dominatora nad tym całym księżycem, więc musimy dalej sobie poczekać, aż ktoś w końcu zacznie tutaj dominować, no bo trochę to jednak już trwa, a dalej tutaj nikogo nie ma. Okej, teraz się dzieje wojna, która może tutaj naprawdę sporo zmienić, bo jest wojna Brazylii z Polską. W sumie wojna tutaj właśnie o pierwsze miejsce. No i trochę według mnie ta wojna może tutaj właśnie nam pokazać, kto wygra, bo jak wygra po prostu Polska, to wygra Polska, pewnie wszystko, a jak Brazylia, to Brazylia. No chyba ktoś jeszcze dołączy. Ale szczerze w to wątpię, więc zobaczymy właśnie tutaj, jak to wyjdzie za chwilę. No jak widzimy tutaj Polska już została praktycznie podbita, więc chyba Polska przegra. No a Brazylia zyska naprawdę całkiem sporo terenów. Chociaż dobra, jeszcze nie mówię hop, bo w sumie zobaczymy za chwilę. Też Brazylia tutaj widzimy, że od razu leci na Rosję w ogóle. Co jest dosyć ciekawym podejściem do wojny, ale jak im się uda tutaj podbić jeszcze Rosji przy okazji, to będzie to całkiem dobre. Okej, widzimy tutaj w ogóle Polska jakby miała pokój z Brazylią, Brazylia tutaj atakuje teraz Rosję dalej. Jak widzimy, no rzeczywiście tutaj Brazylia jest dosyć silna i pewnie sobie nad poradzi z tą Rosją, tak obstawiam. Okej, no i Brazylia tutaj sobie przyjęła trochę terenów, no i kurczę, szczerze mówiąc, Brazylia tutaj raczej to wygra wszystko. Znaczy po rankingu to jest jeszcze Wielka Brytania, mimo jakoś szanse i Indie, ale mają strasznie dużo populacji, mają prawie o 1/3 więcej niż Wielka Brytania, która jest na drugim miejscu. Więc ja bym tutaj szczerze oddał zwycięstwo po prostu Brazylii. No tutaj Polska oczywiście godnie walczyła, no ale sobie zakończył już ten odcinek, też go nie chcę jakoś długo przedłużać, więc właśnie sobie kończymy. No i oczywiście widzimy się na samym odcinku za kilka dni, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!